jechałem z daleka i spóźniłem się, dołączyłem. To wszystko z Wobrańczyszczem Nową Mszę odprawiam. W każdym razie wszyscy wyszli z kościoła, pod kościołem było składanie życzeń młodej parze. I no, ponieważ ja tam byłem jako taki gość, który długo z tymi młodymi miał mniej do czynienia, więcej z rodzicami, byłem zaproszony ze względu na rodziców. Miałem czas, więc się tam nie pchałem w to grono składających życzeń. Chodziłem po wokół kościoła, czekałem, aż się ta kolejka tam skończy, gdzie w Poznaniu miało miejsce, gdzie składano życzenia. I już tam tych ludzi było mniej. Ja tak chodziłem przy kościele, wokół kościoła i wpadł mi w oko taki człowiek, jego widok mnie przykuł, tak, przykuł. I wygląda z jednej strony ubrany jak żul, a nie jest żul. Jest na weselu, wyraźnie tak jak ja czeka, żeby na końcu tym młodym ludziom tam złożyć życzenie. I zostawiłem, nigdy do tego nie dociekałem, kogo ja widziałem. A później jestem tu w Poznaniu, jest rok, w którym rzekomo zginął pan Kulczyk. Jest zdjęcie nekrologowe, mówię, przecież to jest ten człowiek. No więc może ktoś z czcigodnych, z wiernych wie, czy Kulczyk był pokornym człowiekiem, czy nie. Bo miałem wrażenie, że widzę człowieka, który jest żulem, a on żulem nie był. Czyli czy się nosił tak, żeby nie było widać jego bogactwa, czy ja miałem takie, że tak powiem, takiego pecha, czy szczęście, że tak zobaczyłem tego człowieka. Ten pan, którego tam ponoć jest pod tym pomnikiem pochowany, tak nam każą wierzyć tam na Nowinie, tak? Jak się wchodzi tam, księża im tam, jemu dali takie miejsce, że tam jakby święty, najświętszy ze świętych tam pochowany jest. I niektórzy szli na pogrzeb zobaczyć, jak tam dla takiego faktu. Więc pytanie jest, czy był człowiekiem pokornym? Pokornym, bo nosił się na sposób taki, jak tu znamionuje właśnie człowieka pokornego. Przynajmniej na tym weselu tak był ubrany. I włosy takie, i wygląd takiego dziada, za przeproszeniem, a jednocześnie biło z niego to, czego nie ma u ludzi... biednych. Czego? Pewność siebie albo pewność. Za każdym razem, jak jadę do Warszawy i tam mi przychodzi zapłacić 25 zł na jednej bramce autostradą, jak z panem, to sobie właśnie, i 25 na drugiej, to sobie mówię, to tam pewnie spod tego pomnika się cieszy, jak tam leży. Albo rodzina się cieszy, nie? Że tak się umiał ustawić. Pokorny człowiek.